Dzień dobry, dzień dobry. U mnie dzień, u Was wieczór. Mam nadzieję, że sesję na dobranoc robicie pod wieczorem, przed snem. U mnie 9 rano w pełnym słońcu, więc kapelusz, żeby się nie zasmażyć. Nie mam jeszcze tutaj u siebie na Teneryfie zestaw plantule. Mam zamiar zamówić cały kontener tego dobrego i tutaj to przywieźć. Szczególnie kolorystyka kolekcji Magdy Janik do mojej chaty teneryfskiej pasuje idealnie w kolorze terakota, więc wszystko tutaj będzie przepięknie grało. Nie mogę się doczekać, żeby mieć te pufy. Na razie ja siedzę na ręczniku zwiniętym, żeby pośladki były troszeczkę wyżej niż kolana. Zapraszam Was na tą sesję oddechową, na sen. Te ćwiczenia są tak skonstruowane, żeby maksymalnie uruchomić układ nerwowy przywspółczulny, czyli żeby wyjść z tego układu robić, robić, działać, działać i wejść w tą relaksację, miękkość i lekkość, która jest potrzebna, żeby dobrze zasnąć, a kiedy już się zaśnie, żeby wydłużać głęboką fazę snu, żeby nie budzić się w nocy. A jeżeli natłok myśli spowoduje, że mimo wszystko obudzicie się w nocy, to jest szansa, że przypomnicie sobie te oddechy, zrobicie kilka rund i znowu będziecie mogli zasnąć i spać spokojnie do rana. Sen jest najważniejszym aspektem naszego zdrowia, według mnie. Ja wiem, że jak ja jestem niewyspana, to jest katastrofa. Ja mogę przez miesiąc jeść białą bułę i makaron i mi się nic nie stanie, ale jeżeli ja 3 dni zawalę sen, to jest kompletna katastrofa, więc dbajmy o sen, bo bez dobrego snu nie jesteśmy w stanie się zregenerować, nie jesteśmy w stanie przyswoić na poziomie emocjonalnym to wszystko, co się podczas dnia nam wydarzyło, przytrafiło. I powolutku, albo nawet nie tak powolutku, już po kilku dniach zaczniemy się czuć po prostu fatalnie. Więc sen jest podstawą, a żeby dobrze spać, trzeba dobrze oddychać. No, taka historia. Proponuję Wam usiąść na Waszym plantule przy łóżku, na podłodze, na początku. Bardzo ważne jest to, żeby usiąść na czymś twardym, czyli właśnie na podłodze, na poduszce, gdzie pośladki są wyżej niż kolana, po to, żeby móc wydłużyć tułów. Jak wydłużamy tułów, mamy więcej przestrzeni na oddech, w całej naszej tutaj przestrzeni oddechowej w tułowiu. Potem wskoczycie na łóżko, ja tutaj zostanę, bo nie mam tutaj na dachu łóżka, ale Wy wskoczycie na łóżko i powiem Wam, jak się położyć i wtedy może już będzie taki moment, że powolutku będziecie chcieli tam zostać i sobie odpłynąć i usnąć. Więc ja już nie gadam, bo już widzę, że 3 minuty gadania zamiast 3 minuty oddychania i jedziemy z oddychaniem na dobry, pyszny sen. Więc usiądźcie na poduszce, skrzyżujcie nogi, tak żeby pośladki, biodra były wyżej niż kolana, żeby pachwiny mogły się rozluźnić. I na samym początku czasami trudno jest zamknąć oczy po całym dniu aktywności, po całym dniu patrzenia w komputer, w telefon. Więc znajdźcie punkt na podłodze, i popatrzcie się na ten jeden punkt. Ja tutaj mam taki malusieńki paproszek, który sobie znalazłam i będę się bardzo intensywnie na ten paproszek patrzyła. Znajdźcie też jakiś punkt na podłodze i patrzymy do dołu, na podłogę. Można mrugać, tu akurat mruganie nie przeszkadza, tylko cały czas patrzcie się w ten jeden punkt. Starajcie się nie zmieniać to, na co patrzycie, tylko cały czas w jeden punkcik patrzymy, patrzymy. I po chwili takiego patrzenia głębokiego w punkcik nasze oczy będą bardziej zrelaksowane, mięśnia dookoła oczu będą zrelaksowane. Jak poczujesz, że ten punkcik zaczyna się delikatnie rozmywać, robić się bardziej niewyraźny, to jest sygnał, że można zamknąć oczy. I powinno być troszeczkę łatwiej teraz.
Oczy mogą już nie chodzić za powiekami lewo-prawo. I kilka wdechów we własnym tempie, swobodnych. Nosem przestawiamy się na oddychanie tylko nosem w tym momencie. Zamykamy usta. I zauważ swój oddech. Znajdź go, poczuj go. Poczuj, gdzie w ciele oddech dociera, dokąd. Poczuj, czy brzuch się delikatnie porusza wdechem i wydechem. Poczuj, czy okolica żeber się poruszają. Poczuj, czy okolica mostku się porusza. I poczuj nos. Poczuj twarz. Sprowadź uważność w okolice twarzy. Na razie bardzo ogólnie, powolutku będziemy bardziej precyzować, dokąd sprowadzać naszą uważność. Teraz na początku, tak żeby przybyć w tym miejscu, w tym momencie. Bardzo ogólna uważność, świadomość, że oddychasz, że jesteś tu i teraz, ze swoim oddechem. I w tym momencie, tu i teraz, twój oddech jest najważniejszy. Weź dłuższy wdech nosem i dłuższy wydech. Powolutku zacznijmy wydłużać wdech i wydech. Na początku po swojemu, zanim zacznę liczyć. Tyle, ile możesz, łagodnie zacznij wydłużać wdech. I znowu szukaj, gdzie oddech dociera w ciele. Co się porusza, kiedy bierzesz wdech? Co się porusza, kiedy bierzesz wydech? Wydłużamy troszkę jeszcze więcej. Długi wdech. I długi wydech. Długi wdech. I długi wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I powolutku, bardzo ostrożnie otwórz oczy.
będziemy się troszeczkę ruszać. Poruszamy się po to, żeby połączyć ruch ciała z oddechem i żeby móc sprowadzić oddech niżej w ciało. Więc na początku otwieramy ręce, ramiona w taki kaktus. O, tutaj jest jedna ręka, tu jest druga ręka, więc jesteście kaktusem. I szeroko klatka piersiowa, łokcie do tyłu, patki do tyłu i wdech. I na wydechu przytulamy się. Tu jest wydech, plecy się zaokrąglają, broda w stronę mostku, tak jakbyś patrzył w stronę pępka. I znowu wdech, otwieramy serce, otwieramy klatkę piersiową, rozszerzamy, dużo przestrzeni na wdech i wydech, wyciskamy powietrze z płuc, wydech, płynnie, długi wdech. I długi, miękki wydech, wyciskaj powietrze, zaokrąglaj plecy. I wdech, wolny ruch, precyzyjny, niech ruch i wdech trwają dokładnie tak samo długo. I zaczynasz wydech, wydech, wyciskaj powietrze, wydech, okrągłe plecy. I jeszcze dwa razy, wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I na wdechu kręg po kręgu unieś się do góry i kilka razy poruszaj ramionami góra, dół. I na wydechu do dołu, wolne koła, wdech do góry i wydech, barki od uszu do dołu, wdech, wydech i zmień kierunek, barki idą do tyłu i do góry, wdech i wydech, barki daleko od uszu, wydech i jeszcze dwa razy. I powolutku luz. Skrzyżuj dłonie przed klatką piersiową, tak żeby łapały za łokcie. Zapomniałam, jak to się nazywa. Łokcie to się nazywa. I na wdechu unosimy ramiona za głowę. Tu jest wdech. I na wydechu idziemy w bok. Wydech. I wdech, wracamy do centrum, ciągnij ramionami za głowę, żeby otworzyć przestrzeń pod pachami. I wydech, idź w drugi bok. I jeszcze raz, wdech, idź w górę, sięgnij łokciami za głowę, za głowę, za głowę. I wydech, idź w bok. Rozszerzaj całą przestrzeń pod pachą. Ta, która jest na górze i wdech do góry, sięgnij, sięgnij, sięgnij za głowę i wydech w bok. Wolny wdech do góry, otwórz mostek, otwórz serce i wydech idzie w bok. I ostatni raz, wdech do góry. I na wydechu ręce szeroko i powolutku do dołu. I prosty ruch, ramiona do góry, wdech. I ramiona do dołu, wydech. Łączymy ruch ciała z wdechem i wydechem. Tyle co trwa twój wdech, tyle ramiona idą do góry. Jak tylko skończysz wdech, zaczynasz wydech i ramiona idą do dołu. Wydech, wolno. I wdech. Płynne ruchy. Pełna synchronizacja ruchu z oddechem.
I wydech slowly, slowly do dołu. Poczuj każdy centymetr ruchu ramion. I wdech. 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 I jeszcze wdech. I wydech. 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 I luz. Super. Chwila na szczękę. Szczęka jest super ważna, żeby zasnąć. Macie to czasami, że szczęka się spina w nocy, nie? Fatalna sytuacja. Trzeba szczękę rozluźnić, więc robimy śmieszną minę. Robimy szerokie otwarcie ust, jak najszerzej tylko potraficie. I zamykamy i przełykamy ślinę. Jeszcze kilka razy. Otwarte usta, szeroko. I zamykamy. I przełykamy. Nawet jeżeli nie ma dużo śliny do przełknięcia, zróbcie ten ruch przełknięcia. On jest bardzo ważny. Znowu otwieramy. Zamykamy i przełykamy. Otwieramy jak najszerzej. Zamykamy i przełykamy. Jeszcze trzy razy, szeroko. Zamknij, przełknij. Jeszcze dwa razy. I przełknij. I ostatni, szeroko, jak najszerzej, jak hipopotam. I zamknij, i przełknij. Ciekawe. Przełykamy, dlatego że przełykanie uruchamia, stymuluje nasz nerw błędny, który jest potrzebny, żeby wejść w relaksację. Bardzo prosta rzecz, bardzo skuteczna. Teraz będziemy językiem przejeżdżali górne zęby, tak jakbyście chcieli używać język jak szczotkę do zębów i umyć po kolei każdy ząb, idąc po dziąśle na górze. Wolno. I jeszcze raz. I luźno, luźno. Ok. I teraz szczęka. A, trochę luźniejsza, prawda? Fantastycznie. Bardzo prosty ruch. Na wdechu głowa idzie do lewego barka, broda sięga do lewego barka. Tu jest wdech. Wydech. Zaczynasz przetaczać głowę. Do dołu, do dołu, do dołu, do dołu i wdech zaczyna się, kiedy broda sięga do prawego barku. I jest szczyt wdechu i wydech. Wolno do dołu. Nosem, przypominam, i wdech. Broda do lewo i do góry i wydech. Wydech do dołu, przetaczamy głowę w prawą stronę. Wdech i wydech. Płynnie, miękko. Barki mogą troszeczkę też partycypować w tym ruchu. Tak, żeby ciało podążało za ruchem głowy. I oddech podążał za ruchem ciała. Wdech do góry. Wydech. Luźne barki, luźna szyja. Rozluźniamy kark. Wdech do góry. I wydech. Siup. Głowa luźno, miękko opada. I wdech. I siup do dołu. Wydech.
wydech, wydech, wydech i do góry wdech. I wydech do dołu, tym razem kiedy twoja broda będzie w centrum, zostań i kręg po kręgu na wdechu unieś szyję do góry. I tu jest wdech, broda lekko do góry i wydech, głowa do dołu. Wdech, głowa do góry. I wydech, głowa do dołu, miękko płynie, bardzo subtelny ruch. I wdech, broda do góry. I wydech i spróbujmy teraz jeszcze zwolnić ten ruch. Wydłużyć wydech. Wdech do góry, wolno. Głowa się porusza centymetr po centymetrze, precyzyjnie wdech, wdech, wdech i wydech. I ostatni raz, jeszcze wolniej. Jak najwolniej potrafisz, wdech. Głowa idzie do góry, cały czas jest wydłużony wdech. I jeszcze wdech trwa tyle, ile możesz. I wydech. Wolny, wolny, wolny wydech. I jak skończysz wydech, unieś głowę powolutku do góry. Zamknij oczy i połóż prawą dłoń pod pępkiem, lewa dłoń na prawą dłoń. I luźne biodra, poczuj ciężką miednicę, ciężkie biodra. Poczuj wdech w brzuchu, sprowadź wdech jak najniżej do brzucha. Poczuj, jak dłonie się poruszają z wdechem i wydechem. Brzuch się uwypukla, jak balon, który jest napompowany. I na wydechu spuszczamy powietrza z balonu. Brzuch się cofa w stronę kręgosłupa. I wdech. Do brzucha i wydech z brzucha i wdech na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I jest zmiana. Wdech na raz, dwa, trzy, cztery i wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wdech. Dwa, trzy, cztery. Wydech. Dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech. Wydech. Wdech. Długi wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I powolutku odłóż dłonie, weź swobodny wdech, swobodny wydech. Poczuj, czy coś się zmieniło w tym, jak naturalnie teraz oddychasz, w tempie oddechu, w tym, dokąd oddech dociera w ciele. Czy wdech nagle magicznie znalazł się niżej w tułowiu, w okolicach brzucha? Poczuj, jak dolne żebra się rozszerzają przy każdym wdechu i wydechu, się delikatnie zbliżają do siebie. Poczuj, jak mostek, barki, obojczyki są spokojne, bez ruchu. Poczuj rozluźnioną szczękę, górne zęby i dolne zęby się nie spotykają, luźna szczęka, luźna twarz, wszystkie mięśnie twarzy rozluźnione, oczy rozluźnione, policzki rozluźnione, skronie rozluźnione. Punkt między brwiami rozluźniony. I znowu sprowadź całą swoją uważność, atencję, koncentrację do nosa. Poczuj wolny, delikatny wdech. Delikatny, płynny wydech. Przez następną minutę z hakiem, będę tu patrzyła na zegar, oddychamy ćwiczeniem, które się nazywa oddech na piórko. Wyobraź sobie, że masz małe piórko, które leży ci pod nosem, na ustach. I nie chcesz, żeby to piórko odfrunęło. Twój oddech musi być tak delikatny, tak malutki, tak jakby kropluweczką. Nagle oddychasz. Tyci, tyci wdech i tyci, tyci wydech. Zacznij teraz. Jak najmniejszy wdech, jak najmniejszy wydech, jak najmniejszy wdech, jak najmniejszy wydech. Tak, żeby piórko nie odfrunęło. Twój wdech nosem i wydech nosem są całkowicie niezauważalne. Bardzo subtelne, malutkie. Rozluźnij przy okazji szczękę, barki. I oddychaj dalej na piórko. Maleńki wdech, maleńki wydech, jak najmniejszy. Bezszelestny. I staraj się też przyspieszać oddech w ramach kompensacji. Specjalnie oddychamy jak kroplówka. Tyci wdech, tyci wydech.
Jeszcze pół minuty. Poczuj delikatny głód powietrza. Zostań z tym uczuciem. To jest ok. Masz wystarczająco powietrza. Masz wystarczająco tlenu. Jeszcze trochę tyci, tyci. Tyci, tyci. Jak najmniej. Jeszcze 10 sekund. I kiedy będziesz brał pierwszy wdech, to delikatny. Pierwszy wdech, teraz delikatny i wydech. Nie zachlustaj się powietrzem. Delikatny wdech. Delikatny wydech. I powolutku wróć do swojego naturalnego oddechu. Na kilka wdechów i wydechów rozluźnij szczękę, rozluźnij twarz, rozluźnij barki i wróć do nosa, poczuj nos. Poczuj, jak powietrze wpływa przez dziurki od nosa i jak powietrze opuszcza nos. Powolutku wdech. Wydech i wstrzymaj na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wdech. Wydech i wstrzymaj dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech. Wydech, wstrzymaj. Wdech, wydech, wstrzymaj. Wdech. Wydech, wstrzymaj. I swobodny wdech, swobodny wydech. I powolutku można się położyć. Na plecach, kolana do góry. Pięty szeroko, palce stóp troszeczkę węziej. Kolana się łączą, dolne plecy luźno. Ta pozycja jest najlepsza do tego, żeby kompletnie rozluźnić dolne plecy. I kiedy położycie się na plecach, znowu połóżcie dłonie na brzuchu, łokcie na podłodze. Dam Wam jeszcze chwilkę, żeby się pogramolić, ułożyć. I znowu zacznij od rozluźnienia twarzy. Każda zmiana pozycji ma potencjał do tego, żeby znowu nasza twarz się napięła. Więc zauważ, co tam się wydarzyło. Rozluźnij mięśnie na czole, dookoła oczu. Rozluźnij przede wszystkim szczękę. Luźna szczęka. Znowu poczuj oddech w brzuchu, pod dłońmi. Wolny wdech do dłoni, do brzucha i wolny wydech. Wdech do brzucha. Wydech. Wdech, wydech i wdech na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć
i wydech. 2, 3, 4, 5, 6 i wstrzymaj. 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 I wdech. 2, 3, 4, 5, 6. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6 i wstrzymaj. 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 I wdech. 2, 3, 4, 5, 6. Wydech. Wstrzymaj. Rozluźnij szczękę. I wstrzymaj. I wdech. Wydech. I wstrzymaj. 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 I wdech. I wydech. I ostatnie długie wstrzymanie. Wstrzymaj. I jeszcze chwilkę. I wdech swobodny. I wydech swobodny. I zostań. I oddychaj miękko, płynnie, z miłością do siebie. Uśnij smacznie i spokojnie. Mam nadzieję, że twój sen będzie głęboki, pełny cudownych snów. Całuję wszystkich i do zobaczenia na kolejnych oddechach.